Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. W poniedziałkowy poranek. Dzieci odesłane do przedszkola. Ja już się nabiegałam z Kylie, co prawda tylko 2,5 mile, ale jestem wykończona, wszystko mnie boli. Do tego zrobiłam jeszcze 2 mile na swojej maszynie do biegania w domu i 15 minut wytrzymałam z Moniką Kołakowską i to by było na tyle dzisiaj. Teraz chciałabym się szybko ogarnąć, bo chciałabym nagrać projekt Denko, aczkolwiek jeszcze nie wiem, czy mi się uda. Dlatego, bo czekamy na telefon ze szkoły. W zasadzie wczoraj wieczorem dostaliśmy maila, że jedna z nauczycielek jest zarażona COVID-em i miała robiony test, który ma powtórzyć. Nie wiem, co powtórzenie ma niby zmienić, bo jeśli jest chora, no to jest chora, ale przedszkole zostało nadal otwarte. Więc nie wiem, zobaczymy. No i nie wiem też, jak długo moja córcia wytrzyma, bo 6 godzin jednak jest dla niej za dużo. No ale zobaczymy, może się uda. Ja w każdym bądź razie, jak nagram Denko, to wtedy się przebiorę i chcę dokończyć malowanie kwietnika. Ostatnio bardzo zawzięcie szukałam jakiegoś fajnego kwietnika i niestety na angielskich stronach, czy to w ogóle na Amazonie, czy gdziekolwiek, ceny po prostu normalnego kwietnika, jakiegoś takiego drewnianego i to jeszcze na przykład na pojedynczy kwiatek, a nie na dwa albo trzy, kosztuje między 30 a 40 funtów i stwierdziłam, że to trochę za dużo. Już i tak hobby posiadania kwiatków jest dosyć kosztowne, więc jakby nie chciałabym jeszcze bardziej inwestować w takie, wiecie, podwórki, stojaki, stoliki, czy coś takiego, a zresztą to idzie w bardzo dużych ilościach za darmo na marketplace Facebook. Więc tak, na włosy użyłam odżywkę BC i na twarz ten krem Sopot. Ja bardzo go lubię, jest bardzo fajny, delikatny, bardzo łatwo się go nakłada, szybko się wchłania, chroni przed słońcem, ale oczywiście trzeba nałożyć większe ilości. I makijaż na nim fajnie wygląda i fajnie się trzyma, więc ja nie mam nic do zarzucenia temu kremu. SPF 30 UVA, UVB. Polecam, można sobie spróbować, do najdroższych nie należy, wiadomo. Wiem, tutaj mam taką konstrukcję ustawioną, że jest tak, lampa, tu jest aparat na statywie, tutaj jest lusterko, tutaj jest mój laptop, który to wszystko w ogóle ładuje. I jak się to na mnie przewróci, no to wybaczcie, będzie katastrofa. Pewnie już nic nie nagram. Primer szybko i to jest primer Sephora Beauty Applifier i to jest Smooth Base Smoothing Primer. Wygląda tak. Pierwszy raz go zamówiłam. Zazwyczaj używam tych w tubkach. On ma raczej taką konsystencję, wiecie, po nałożeniu wydaje się, że jest to po prostu czysty silikon albo gliceryna, jakbyście nałożyli. Bardzo to wypłyca pory, czy jakieś lekkie linie, nawet takie zmarszczkowe, mogłabym powiedzieć. Ale fajnie też się kosmetyki na tym utrzymują i ja nie narzekam. Trochę konsystencją mi przypomina do tego z Gosha. I nawet opakowanie chyba też, chociaż ja nie mam już tej skówki, wiadomo, dzieci. Teraz zrobię sobie taki miks, który mi najbardziej odpowiada i to będzie Misza w numerze 21, dosłownie odrobinka, odrobina. I tutaj mam Maybelline Dream Radiant Liquid, też odrobinę i ja mam w kolorze Ivory 10. I ten jest cieplejszym odcieniem, znacznie taki bardziej pomarańczowy, to jest ten z Maybelline i ten szarawy z Gosha. Zimny odcień z cieplejszym, jak zmieszam, to będzie odpowiednia dla mnie konsystencja i tonacja. Jak widzicie, niewiele się różni, a po rozprowadzeniu jest niemal identyczny jak moja skóra. I dosłownie odrobina mi wystarczy, żeby tutaj wyrównać właściwie tylko koloryt skóry. Nie mam żadnych wyprysków ostatnio. Wysypało mnie bardzo po CeraVe. I to jest, co to jest? Płyn do mycia, cleanser i chyba trafi do mycia pędzli. Szkoda, bo do najtańszych nie należy. No ale moja wina, bo nie. Sprawdziłam wcześniej innych recenzji, a no akurat z tego produktu osoby, które bardziej się zajmują, wiecie, kosmetologią, kosmetykami, ich składami,
też narzekały, że właśnie te płyny albo nie robią nic, albo wręcz krzywdę. I ja się znalazłam w tej grupie osób, której wyrządziły krzywdę. Dosłownie byłam wszędzie tutaj wysypana. Takie bardzo małe krostki, które były dosyć uciążliwe. I tutaj w okolicach czoła. I to był jedyny kosmetyk, który taki nowy zaczęłam używać w swojej takiej pielęgnacji codziennej do zmywania makijażu i przed spaniem, więc no nic innego to nie mogło być. Tyle mi wystarczy nakładania innych rzeczy. Teraz odrobina korektora. Chcę to zrobić szybko. Wiecie co, żwawo, to już jest i tak za dużo. Dlatego, bo mi się śpieszy i tak jak mówię, nie wiadomo kiedy zadzwonią po moje dzieci, żeby je odebrać. To sobie w ogóle już zetrę. Patrzę tutaj, wiecie, właśnie w to lusterko, które jest pod podglądem i w podgląd i próbuję sobie to jakoś ładnie rozłożyć. No i nie wiem, jak mi to wyjdzie. Na razie jest ok. Mała rada, jeśli macie korektor, który Wam się zbiera tutaj pod oczami, często tak jest w makijażach, nie zawsze jest to wina, wiecie, naszego oka czy zmarszczek, które tam mamy, ale można uniknąć takiego zbierania poprzez spryskanie delikatnie pędzla setting spray, nie setting powder i wtedy przyłożyć sobie tutaj delikatnie pod powieką i później dopiero na to nałożyć jeszcze korektor. I on się ładnie wtedy trzyma i nic się nie zbiera. Ja mam takie małe ilości makijażu, że mi to naprawdę nie przeszkadza. Więc zostanie tak jak jest. To sobie lekko teraz przypudruję i mam tutaj Banana Loose Powder, nowe opakowanie. I wiecie co, brakuje mi tutaj tego młynka albo takiego stopera, który by mi to zatrzymał. Dosłownie wszystko mi się wysypuje zawsze. Mówiłam ostatnio chyba w Denku o tym pudrze półtransparentnym ryżowym z Paese, który ma właśnie taki fajny młynek i szkoda, że większość producentów o tym nie pomyśli. No ale zdaję sobie sprawę też z tego, że cena, no powiedzmy tego Vibo, a tego Paese jest znacznie inna. Dobra, chyba wystarczy, nie będę się bardzo błyszczała. Teraz właściwie do konturowania twarzy i do makijażu oka użyję sobie jednej paletki i to będzie My Lovely Set z Belle. Już Wam o tym mówiłam, dostępny chyba w Biedronce, jeśli jeszcze jest, nie wiem, bo ja go kupiłam dosyć dawno. Widzicie tutaj w bronzerze już mam dosyć spore denko. No nie wiem, ale na pewno bym kupiła drugi raz. Fajnie się sprawdza na pewno na wyjazdy, bo jest mały, kompaktowy i tak naprawdę tymi trzema cieniami, które są tutaj dostępne w opakowaniu, można zrobić fajny makijaż. Taki, który mi odpowiada, jest bardzo delikatny, mało widoczny, może będę miała troszeczkę bardziej oko podkreślone, ale na pewno nie nic takiego, wiecie, wieczorowego czy wyjątkowego, ciemnego. Teraz nakładam troszeczkę różu, żeby rozjaśnić trochę ten brąz. Bronzer. I naprawdę to nie będzie nic takiego wielkiego. Ale w takich makijażach chyba czuję się najlepiej. Coś jeszcze miałam Wam powiedzieć. Wiecie co, jeśli chodzi o Brexit, to zasmuciła mnie jedna sytuacja, a właściwie dwie, tylko z nimi się na razie zetknęłam. Jedna sprawa to jest tak, przestał mi działać TVN Player i pokazuje się informacja
że materiał nie jest dostępny poza granicami Unii Europejskiej. To było dla mnie takie pierwsze zaskoczenie, jeśli chodzi o Brexit. A drugie, coraz więcej informacji się pokazuje, że osoby, które, już nawet nie chodzi o Polaków, ale Anglicy czy innych narodowości ludzie, którzy zamówili na przykład jakieś paczki ubraniowe, powiedzmy, albo kosmetyczne z krajów europejskich, wartość paczki przerosła cena cła, które musieli zapłacić przez to, że ta paczka przechodzi przez granicę do Unii Europejskiej. Był opisany artykuł w BBC o pani, która kupiła sobie chyba płaszcz czy jakiś swetr kaszmirowy, już nie pamiętam, ale dosyć drogi. Zamawiała z Francji, zapłaciła za niego 120 funtów, po czym dostała informację, że koszt odebrania tego będzie wynosił 48 funtów dodatkowo. Ona już bardzo tak sceptycznie podchodziła do odebrania tego, tej przesyłki, tego swetra czy płaszcza, ale później dobiło ją na koniec, kiedy przeniósł jej kurier i jeszcze doliczył sobie opłatę chyba w wysokości 20 paru funtów do tego wszystkiego, za to, że ta firma kurierska musiała również przejść przez różne dokumenty, deklaracje i tak dalej, które musieli wypełnić. I coraz więcej dostaję takich informacji, że jeśli paczka, która jest przysyłana, czy to z Polski, czy z innego kraju Unii Europejskiej, przychodzi do nas tutaj, do Anglii, jeśli paczka ma wyższy koszt niż 39 funtów, no to właśnie takie cło jest naliczane, więc tutaj warto uważać, z jakiej firmy zamawiamy. Ja część ubrań dla dzieci też zamawiałam z firmy Reserved, mają angielską stronę z angielskimi cenami, ale wysyłka jest z Polski, więc te ceny, które już są na stronach internetowych, ceny przesyłki na pewno też będą zwiększone, więc no nie wiem, warto uważać chyba na to, co się zamawia i o jakiej to jest wartości. Okej, coś mi przerwało, ale jestem już z powrotem. Skończyłam na makijażu oka, to by było na tyle. Teraz zajmę się brwiami i do brwi sobie wykorzystam końcówkę, dosłownie kredki, którą mam z Catrice. No końcówka, przynajmniej połowa. Tu ma taki fajny grzebek, dosyć miękki, fajnie się wyczesuje brwi. Kredka też jest dosyć miękka, więc bardzo łatwo jest nią sobie wyrysować brew. Ja bardzo lubię też pomadę z Vibo, której często używam, ale jeśli chcę takie minimalne podkreślenie brwi przy naprawdę delikatnym makijażu, chcę, żeby one też bardzo naturalnie wyglądały i w zasadzie je tylko obrysuję i przeczeszę. One są jak siostry, ale na pewno nie jak bliźniaczki. Jedna wygląda inaczej od drugiej. Trochę ciemno to wyszło, ale tak wygląda w podglądzie. Na żywo trochę inaczej. Musicie mi uwierzyć na słowo, bo tak jest. Teraz sobie zrobię szybkie konturowanie twarzy i też użyję tej samej palety. Dosłownie odrobina. Nie chcę, żeby było tego dużo. I na pewno przy linii włosów. Muszę sobie jeszcze włosy zrobić, co mi pewnie zajmie trochę dłużej niż makijaż. Ale serio, ostatnio mam taką zasadę, im mniej, tym lepiej. Nie wiem, pewnie widzicie też po moich projektach w Denko, że ja dużo kolorówki nie zużywam. Większość mamy chyba takich, wiecie, środków myjących, mamy, ja mam, no ale wiadomo, używamy tych żeli chyba wszyscy. I tutaj zresztą za mną stoi pudełko z nowym zamówieniem, z zapasami. Dobra, teraz, teraz, uch. Lekko kontur ust sobie zarysuję białą kredką i to jest kredka, którą bardzo lubię, Maybelline, i to jest Master Drama Lightliner. I widzicie, że to bardziej podkreśla kontur ust. Resztę sobie
zmarzę i robię to po zewnętrznej stronie. Można jest w ten sposób też delikatnie powiększyć. Dobra, tu jeszcze chyba jest trochę widoczna. Wezmę sobie patyczek i delikatnie, dosłownie to rozetrę. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Kiepsko, mikrofonu nie mam, ale możecie sobie dać głośniej. I tak, i na usta sobie nałożę, to jest Dior Lip Maximizer Collagen Active, wygląda tak i jest dosłownie błyszczykiem, który delikatnie powiększa usta. A z tą białą kredką w koło wydaje mi się, że jeszcze bardziej. Miałam sobie jeszcze paznokcie pomalować, ale sobie chyba daruję. Obcięłam je w ogóle na krótko, dlatego, bo robiłam malowanie tego kwietnika. I to, jak moje dłonie wyglądały po czarnej farbie, no to już jest moje. Bardzo ciężko było to domyć jakimiś spirytusami, acetonem, czymkolwiek i naprawdę było ciężko. Rzęsy. Do rzęs sobie użyję dzisiaj może Eveline Cosmetics Mega Size. Lubię ten tusz, fajnie wyczesuje rzęsy, ma silikonową szczoteczkę z takimi delikatnymi wypustkami, bardzo fajnie rozczesuje, podkreśla. Jeśli jest nowy to i macie długie rzęsy, to potrafi się odbić, więc ja bym radziła uważać przy aplikacji, to raz, a drugie to przy mruganiu, żeby się nie odbiło gdzieś od górnej czy dolnej powieki. Naprawdę staram się to robić delikatnie, ale bardzo fajny jest ten tusz. Nie wiem, chyba na równi lubię i ten z Lovely żółty. Zawsze się u mnie sprawdzają. Chciałabym spróbować z Lili Lolo, nigdy nie miałam, słyszałam, że są fajne. Może się uda. I dobra. Wygląda to tak. Ja sobie zrobię teraz włosy. To posprzątam, co już nie jest mi potrzebne. Wyglądam tak, jak widzicie, bardzo skromnie. Jest to bardzo lekki makijaż. Bardzo łatwo go przerobić na jakiś makijaż wieczorowy. Wystarczy sobie dodać lekko ciemniejszego cienia, na przykład w zewnętrzny kącik, albo dorobić sobie kreskę i tyle. Ale ja lubię właśnie tak. I tak to zostanie. Tu już mi połowa denka wychodzi z mojej torby i muszę to wyrzucić. Tutaj mam jeszcze o zamówienie. Może Wam szybko pokażę z Boopsa, co zamówiłam. Same takie, wiecie, rzeczy, które chowam do szuflady i one są w zapasie, bo nie lubię, kiedy się kończą. I zamówiłam tak, to jest shower gel, taki bardziej kremowy, to jest Soap and Glory. Coś, co mnie zaskoczyło, nie wiedziałam, że firma L'Oreal robi szampony i w ogóle pielęgnację dla dzieci, więc skusiliśmy się na szampon dla Olivera i dla Eli truskawkowy i to jest dwa w jednym, również z odżywką. Zobaczymy, jak się sprawdzi na Eli długich włosach. Tutaj firma Redox i to jest płyn do kąpieli, nie dla mnie, a dla dzieci. Ja już wspominałam, że raczej takich, wiecie, kąpieli z bąbelkami nie lubię, wolę z solą, ale dzieci Martin używają tego. Nie wiem, czy one są dostępne w Polsce, to jest Pro Age, 0 SLS-ów. Bardzo delikatny płyn do mycia. Płyn do mycia, no bardziej taki chyba o kremowej konsystencji. On fajnie pachnie, bo ja już wąchałam. Nie chcę sobie znowu krzyknąć do nosa, jak to ostatnio. Ale jestem ciekawa, czy właśnie do tej suchej skóry i takiej starszej będzie się nadawał i czy będzie działał nawilżająco. Dam Wam znać i to jest Dove. Tutaj mam jeszcze kilka produktów z Nivea. Jak widzicie, dosyć sporo. Dwa są Martina, czyli męskie, i dwa damskie, ten i ten biały. Lubię je, chciałam czegoś spróbować innego niż Redox, aczkolwiek u nas się bardzo sprawdzają. Redox też mamy, a tu jest jeszcze jeden kosmetyk, chwila. Z Redox mam te dwa tym razem.
też na haczykach wieszamy przed dziećmi z dala. Starcza wtedy na pewno na dłużej. I to jest taki tropikalny zapach, coś nowego też. Nie miałam tego wcześniej, to jest z limitowanej edycji. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Za większość tych żeli i rzeczy, oprócz Soap and Glory, zapłaciłam mniej niż funta. Całość w ogóle tego zamówienia wyniosła mnie mniej niż 20 funtów. Nie wiem, czy ci, którzy mieszkają w Anglii i mają małe dzieci, teraz firma Boots wprowadziła coś takiego jak ma Rossmann, Rosne, dla tych, którzy mają dzieci, że kosmetyki takie myjące, pielęgnacyjne, też dla pielęgnacji dla dzieci, czy takie kosmetyczne jak waciki, nie wiem, no różne potrzebne rzeczy są po prostu w lepszej ofercie i tańsze. I uwierzcie mi, że większość z tych żeli kosztowała mnie poniżej funta, albo funta był chyba właśnie najdroższy. No oprócz tego Soap and Glory, za który zapłaciłam 4,50 funty, co znaczy, że był prawie o 5 funtów tańszy. Mega. Naprawdę mi się to zamówienie udało. A do tego jeszcze znalazłam, tutaj mam jeszcze, wiecie, mydła takie zwykłe, antybakteryjne, to jest z Carex i jedna jest z aloesem z Boots'a. Ulubione z firmy Method, które pięknie pachnie i już mówiłam o tym, że gdyby ktoś ten zapach wsadził tylko do flakonika jakiegoś z perfumami, no to ja bym była zakochana i na pewno bym go kupiła. Tutaj jest jeszcze mydło takie z firmy Simple i ono jest z rumiankiem. Bardzo delikatne i to kupiłam z myślą o Oliverze. Kolejne coś właśnie firmy Dove, co nie wiem, ja nigdy się z tym nie spotkałam i nie widziałam, i to jest peeling w ogóle do mycia. Więc spoko, dam Wam znać, jak się sprawdza. Nie wiem, jakie są te drobinki. Zaraz sobie sprawdzimy. Pachnie raczej jak mydło. Kremowa konsystencja. Drobinki ma bardzo drobne, takie wręcz piaskowe. Raczej bym nazwała to bardzo delikatnym tarciem. Ja sobie teraz to wyjmę, to później sobie wszystko porozkładam, na razie odłożę na bok. No tak, ale zobaczyliście zapasy, jak nasze wyglądają i to średnio nam starczy na, myślę, 2 miesiące. W kolejnym miesiącu pewnie się skuszę na szampony i na inne rzeczy, których nam brakuje. I tak regularnie raz na miesiąc robię właśnie takie zakupy internetowe albo z Boots, albo z Superdrug. Kupuję przez aplikację Letyshop, ale angielską. I w ogóle wiecie, co chciałam o tym wspomnieć? To, jaka jest różnica między działaniem tej strony internetowej, tak? Bo Letyshop działa na tej zasadzie, że logujecie się do nich, do systemu i przez ich system jesteście odkierowani do danego sklepu, który Was interesuje i tam ze zniżką, ze zwrotem właśnie gotówki robicie zakupy po zakończeniu, po zapłaceniu. I powiem Wam tak, moje doświadczenie, które w Polsce wyglądało tak. Skorzystałam z linku do Letyshop od jednej z youtuberek, nieważne już od kogo, mniejsza z tym. Wydałam na Ezebra około 500 zł, wtedy na tamto duże zamówienie. Zamówienie składałam do Polski i ono później do mnie przyjechało. Miałam Wam też pokazać to zamówienie, później wyszło tak, że w końcu go nie pokazałam, trudno. Ale zapłaciłam prawie 500 zł. Zwrot gotówki przy takim zakupie na tym polskim Letyshop wynosił 20 chyba 1 zł. Po czym przegapiłam e-maila w ogóle, który mnie tam informował o tym zwrocie i wyobraźcie sobie, że to mi w ogóle tam przepadło, nie? Ale chciałam zobaczyć, jaka jest ogólnie, wiecie, obsługa klienta, czy to mi wpłynie z powrotem, czy nie, jakie są zasady, bo ogólnie korzystałam pierwszy raz chyba wtedy z tej strony i wyszło tak, że musiałam do nich napisać maila, musiałam pisać cały numer zamówienia, musiałam robić zdjęcia i udowadniać, że w ogóle złożyłam takie zamówienie, wysyłać im invoice, nie wiem, coś tam jeszcze, no czyli tą fakturę zamówienia. I na koniec w mailach wychodziło tak, że pani mi, nie wiem, nie chciała uwierzyć w to, że ja złożyłam takie zamówienie, wysłałam te wszystkie zdjęcia, to tamto. Ona to wszystko dostała i to było w listopadzie i dostałam odpowiedź, że oni to wszystko muszą rozpatrzyć i jak coś, to będzie zwrot gotówki na koniec stycznia. I wiecie co, cały ten zachód z pisaniem tych maili, z odzywaniem się do tych wszystkich ludzi i tak dalej, myślę, że nie był wart w ogóle tych 20 paru złotych przy tak dużym zamówieniu. Ja oczywiście i tak, wiecie, zamówienie
Złożyłam bardzo dawno, opłacało mi się, nie narzekam, że tyle wydałam, bo zamówiłam naprawdę bardzo dużo i kosmetyki, które chciałam, które są dla mnie trudno dostępne. No ale Letty Shop, błagam, znajdźcie inną stronę albo aplikację, która będzie Wam się bardziej opłacała. Ja korzystając tutaj, nie wiem, myślę przez miesiąc czy dwa miesiące z tej aplikacji tutaj w Anglii, zamawiając tylko z Bootsa i z AliExpress chyba? Zwrot mam chyba około 20 paru funtów, więc różnica jest znacząca, nie muszę się o nic kłócić, nie muszę nic robić, po prostu idę, robię zakupy i od razu mi wywala zwrot tego samego dnia, w tym samym czasie, kiedy moja opłata zejdzie. Nie wiem, czemu w Polsce jest inaczej, ale dla mnie to się nie sprawdza i ja już z tej funkcji nie będę korzystać. A do tego wkurza mnie to, że jeśli mamy aplikację na telefonie Letty Shop, bardzo trudna jest zmiana między krajami w ustawieniach. No w ogóle bez sensu. Najlepiej jest się zarejestrować na dwa różne adresy, na, jeśli chcemy skorzystać z tej w Polsce, na polski, a jeśli tej w Anglii, to na angielski. Taka rada dla tych, którzy mieszkają tutaj. I tak, ja to wszystko teraz pochowam, biorę się szybko za włosy, żebym mogła nakręcać projekt Denko, bo jak zwykle się rozgadałam, już nie wiem ile gadam. A tak, suszarka już jest, nie było, bo wczoraj przy malowaniu tego kwietnika, jak robiłam łód filerem, powinnam poczekać 2 godziny, aż wyschnie, a że nie było czasu, żeby czekać, to musiałam się podratować suszarką i pomogło. Sorry. Kawa, która już wystygła. Uwielbiam. Kawa to chyba mój ulubiony napój. Poniekąd związany też z tym, że pracowałam długo w coffee shopie. Zaczynałam tam od początku, najpierw jako barista, więc uczyłam się wszystkiego o kawie. A później po kilku latach udało mi się zostać menadżerem. Dostałam swój własny sklep na lotnisku Heathrow i tam właśnie pracowałam przez wiele, wiele lat, aż zaszłam w ciążę i później odeszłam na urlop macierzyński i po 13 czy 14 latach pracy zdecydowałam, że nie wrócę. Zmieniło się to też ze względu na miejsce zamieszkania, wyprowadziliśmy się poza Londyn. Teraz z biegiem czasu myślę, że była to dobra decyzja, aczkolwiek wcześniej bardzo nie chciałam się przeprowadzać z Londynu. Zawsze mieszkałam po prostu w mieście i nie potrafiłam sobie wyobrazić tego, jak moje życie się zmieni, przeprowadzając się po prostu poza Londyn. Nie jesteśmy daleko, jest to tylko godzina samochodem, ale różnica jest. I teraz bardziej odpowiada mi to życie, jest bardziej spokojne, mniej zabiegane. Oczywiście ja też teraz nie pracuję. Zajmuję się bardziej domem i dziećmi i jest to może zupełnie inny tryb życia, ale ze względu na okolice, ze względu na ludzi, na to, na sam komfort życia, bycia i no nie wiem, nie wiem nawet jak to określić, ale jest nam tu na pewno dużo lepiej i widzę też duże plusy wychowywania dzieci poza Londynem. Ja oczywiście niczego nie neguję, ja sama wychowywałam się w mieście, całe życie mieszkałam w mieście. Na wieś jeździłam tylko do babci, ale spędzaliśmy tam zawsze wakacje, czy różne wolne dni. I było fajnie, teraz mam naprawdę bardzo miłe wspomnienia, mimo to, że będąc młodszą może nie bardzo doceniałam, wiecie, naturę, to co mnie otacza, ciszy, czyste powietrze i w ogóle, wiecie, takich rzeczy się nie docenia, jak się jest młodym, ma się po prostu zupełnie inne rzeczy w głowie. Teraz po prostu się tym cieszę i doceniam, gdzie jestem. Tak, w ogóle prostownicę trzeba najpierw włączyć. I tak, dopijam swoją kawę. Nie wiem, czy oglądacie mnie rano, wieczorem, czy kiedy. Nawet nie wiem, czy w ogóle kiedyś to wstawię.
mam bardzo dużo takich filmów, które nagrywam dla siebie. Później na przykład decyduję, że tego nie wyedytuję, albo coś mi przerwie w międzyczasie i później to zostawiam i tego nie kończę. A szkoda, niektóre rzeczy były fajne, śmieszne, ale dzięki temu też się rozwijam, dzięki temu moje zawstydzenie przed kamerą i gadanie do samej siebie przychodzi mi może łatwiej trochę. No nie wiem, może te filmy będą coraz lepsze, ja mam taką nadzieję, chciałam, żeby ten kanał się rozwijał, mimo to, że wiecie, nie planuję jakoś traktować tego biznesowo, czy partnersko, czy no, nie wiem jak to nazwać, ale nie, jak to powiedzieć, nie liczę na to, że będę miała jakiś dochód z tego kanału, o, w tą stronę, dlatego, bo planuję wrócić do pracy, może nie do tego konkretnego, wiecie, zawodu, który wykonywałam, ale wrócę. Okej, teraz będę prostować włosy, zobaczymy co nam z tego, znaczy prostować, nie będę ich w ogóle prostować, tylko będę je kręcić i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Na pewno doda mi to objętości. Teraz włosy zaczęłam też myć szamponem Alpecin, co w ogóle jest mega. Bardzo fajny szampon, bardzo fajnie działa. Działanie mi o wiele bardziej odpowiada niż Biotebal, bo jest to... Alpecin jest szamponem przeciwko wypadaniu włosów. I zdecydowanie się u mnie sprawdza. Włosy przestały mi wypadać. Jest ich więcej i ja to widzę. Widzę, że mam też baby hair, nowe pojawiające się, ale to też może być zasługa tabletek Biotebal. Tak to wygląda. Jak Wam się podoba? Całkiem nieźle. Słabo mnie słuchają dzisiaj moje włosy. Ale nie wygląda to tak źle. Może trochę słabiej z tej strony. Ale zdecydowanie jest objętość i mi się to podoba. Serio polecam wszystkim Alpecin spróbować. Naprawdę mega szampon. Okej, ja idę nagrywać jedenko. Do zobaczenia.